zrobiliśmy dramatyczne wejście. Ciężko jest wchodzić dramatycznie, czy cały czas mnie widzicie. Do, bo, ponieważ jest dosyć dramatyczny utwór, jak możecie usłyszeć. Jan Limon, bo tak się nazywa, jest Francuzem, ale ma polskie korzenie, ponoć. Skończył tak naprawdę szkołę graficzną, animacyjną i związał się z muzyką, nie tak jak słyszycie, poprzez tworzenie muzyki, ale poprzez to, że był reżyserem wielu dosyć ciekawych wideoklipów tak naprawdę. I pomagał na przykład Mobiemu przy Mistake, pomagał Katy Perry przy Teenage Dream, a również też pomagał Lanie Del Rey przy Born to Die czy Blue Jeans. Więc już w tym momencie, oglądając te teledyski, macie świadomość, że naprawdę człowiek potrafi świetnie kręcić i na przestrzeni tego czasu postanowił założyć swój własny zespół, wymyślił sobie pseudonim Woodkid i wydał swoją pierwszą piosenkę, swój pierwszy singiel Run Boy Run. Utwór się na tyle mocno spodobał, a wszystkim wideoklip, że został nominowany do Best Music Video Awards, co naprawdę o czymś świadczy. Sam utwór był często też wykorzystywany, ale to nie jest ten utwór, który cały czas słyszycie. Utwór Run Boy Run był często wykorzystywany do reklamy O2. To, co słyszycie, nazywa się Iron. I ten utwór był wykorzystany do trailera Assassin's Creed'a, jednej z moich ulubionych gier na PlayStation, ale nie tam go usłyszałem. I tak naprawdę czekamy na płytę tego człowieka, czyli Woodkida, która wyjdzie dopiero w marcu, a więc za miesiąc, 2013 rok jak najbardziej. Tam właśnie będzie nie tylko Run Boy Run, ale właśnie też będzie Iron i kilka jego innych utworków, które już do tej pory nagrał. Mam nadzieję, że będzie spotka się ten utwór, ta płyta z genialną, nie mogę tak powiedzieć, z dobrą krytyką. Na pewno będzie warto wydać pieniądze, żeby ją kupić. Jeżeli tak się stanie i kupię, na pewno coś zamieszczę, żebyście wiedzieli, że warto wydać pieniądze na to, żeby słuchać tak ciekawej muzyki. A to, co mnie skłoniło do tego, żeby przedstawić wam tę piosenkę, to jest to, że mi się ona spodobała. A spodobała mi się przez to, że oglądałem teledysk dosyć często. Ten teledysk oglądałem 6-7 razy pod rząd i nagle stwierdziłem, że ten utwór jest dosyć fajny. Bo na pierwszy raz, jak się go słyszy, jest naprawdę, można by powiedzieć, przerażający, ale tak wcale nie jest. Im częściej się go słucha, tym fajniejszy jest i tym bardziej się wam podoba. Więc to jest Iron, napisany, stworzony, nakręcony przez Woodkida albo Jana Limon. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Cześć!